Pełne zanurzenie. Co to oznacza? To, że podczas 34. pielgrzymki ministrantów spotykamy się w głębinach Oceanu Łaski wypraszanej przez twardogórską gospodynię, czyli Maryję Wspomożycielkę Wiernych. Tej łaski, która została na nas wylana podczas chrztu, a teraz jest odnawiana i pogłębiana. Pełne zanurzenie to również wyraz naszego wspólnego zaangażowania w wypływaniu na głębie, w poszukiwaniu celu i sensu życia na morzach współczesności. Kapitanem naszej jednostki jest święty Jan Bosko, który swoje życie poświęcił dla zbawienia młodzieży. Pełne zanurzenie wiąże się również z odkrywaniem tego, co na dnie naszych serc, a ostatnio znajduje się w nich ogromna wdzięczność za dar kanonizacji świętego Jana Pawła II. Dlatego też pielgrzymka jest okazją do wyrażenia naszej radości z wyniesienia na ołtarze polskiego papieża. Pełne zanurzenie to wreszcie określenie znakomicie oddające ducha każdego pimu, spotkania pełnego mocnych wrażeń i duchowych refleksji, czasu sportowej rywalizacji, niepowtarzalnego i niesamowitego sposobu na spędzenie majowego weekendu. A tak zaczęliśmy. Niniejszym z powodu obecności tak dużej liczby ministrantów z naprawdę szerokiego terenu Dolnego Śląska i Górnego Śląska uważam PIM 2014 roku za otwarty. Zapłonie ten znicz. Śpiewamy wszyscy głośno. Oto jestem jak Samuel, po imieniu wzywa Pan. Całym sercem jemu służyć, mocniej kochać, lepiej znać. Bo nasz Bóg jest wielki i dobry. Mówi do nas i daje nam siebie. Moi drodzy, ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną informację, ogłosić, która jest dla nas bardzo ważna. Mianowicie tegoroczny PIM jest współfinansowany ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, dzięki którym możemy tutaj się właśnie spotkać i możemy przez te 3 dni razem wspólnie świętować. Pełne zanurzenie to niesamowita odwaga zaufania Panu Bogu. Do końca. Ale też odwaga kroczenia w życiu wiarą, nadzieją i miłością. Teraz tego młodzi ludzie potrzebują. Z weselem druga zwrotka. Oto jestem Maria, Gabrielowi mówi tak. Swego syna uwierzyła i pomaga wierzyć nam. Bo nasz Bóg jest wielki. Co dla Ciebie oznacza hasło tegorocznego PIM-u? Przypomnę. Pełne zanurzenie. Zanurzenie. Hasło tegorocznego PIM-u znaczy dla mnie... Topienie. No, topienie się w Pogori na przykład, jak u nas na Zagłębiu.